W porządku, oczywiście rzuciłam na pasek. Action nie lubi, jak go się rzuca na pasek, także to tyle by było. Koń mi pojechał w inną stronę, a ja zapraszała Bajeka na wino. No to tak streściłam wam. Mam nadzieję, że już jest, no właśnie, już jest wszystko okej. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Koń mi pojechał oczywiście w którąś tam stronę, w którą mu się podobało. Musimy kółeczko teraz robić. Pach, pach, pach. They see him as a god. We cannot challenge him in front of them. No to teraz musimy uważać. O, jest znowu ten krajek, który tak ładnie o nas śpiewał, pamiętacie? Fire! Now that Rufio has fallen, so shall Rome! All hail the hidden ones! Who have freed us from Roman rule. Sypnęłam mu na tacę. Okej. Pięć posterunków. Trzeba zabezpieczyć szlaki zaopatrzeniowe wiodące do pięciu posterunków w górach. Rzymianie stali się ostatnio bardziej agresywni. Nie mówiłam, że będziemy się z ostatnim lali swoim, tak? Podejrzewałam. I have no reason to laugh. Czekajcie, co my mamy tutaj zrobić? Mamy odnaleźć tego jegomościa na pewno. Sure. It is all very serious. Why are you here then? To honor my father, killed by the Romans. Neb, where's your leader? Gamelot is on a hunt near the oasis. Poszukaj obozów rebeliantów, by dowiedzieć się, gdzie jest ten. Okej, okay, odszukaj Gemilata w zalanym kamieniołomie i porozmawiaj z nim. Wiecie co? Nic nie widzę. Janek, jak Boga kocham. Nic nie tnie, wiesz? Mam podgląd, teraz nic nie tnie. Okej. Już wiemy, gdzie jest. W takim razie wybieramy się do niego. Mam nadzieję, że Aya z nami pójdzie. Pum, pum, porum. Chociaż jak ona ma teraz? Przepraszam. I will go speak to Gamelot. You stay here. Keep the rebels away. Fight well. A Maunet. Okej. Wezmę twojego konia. Na pewno nie masz nic przeciwko. Ach, to tutaj. Gamelot, the great. Będziemy się z nim lali na bank, nie? Nie przekonamy go, bo to taki tłusty, wiecie. Tłusty jegomość przekonany o swojej racji. Okej, mam wszystko, więc... No to jesteśmy. Bajek. What is this about? You have been provoking massacres. Many innocent villagers have died. I have exposed the vile cruelty of the Romans. Those martyrs have inspired countless warriors to continue the fight. Martyrs? What are the lives of a few villagers in light of freedom for all? The lives of a few villagers? They had no choice in the matter! Bajek, don't be absurd. We fight on the same side. No. Here. We simply fight. Uh-huh.
So be it. Shit. I tu na tej platformie, a nie możemy się ganiać, bo nie wiem. You will be the ultimate martyr. You cannot harm me now. Dobra, trzeba go zaznaczyć tym razem. Kurde, za szybko się obraca. Kurde, dobry jest. Dobra. Co? O, ty skubańcu! Oto szczur jeden! Co? O, skurczybyk! O, skurczybyk! O, będzie mnie tak rzucał, kurwa. O matko, no dobra, wiecie, że nie żyje, będzie trzeba zrobić podejście drugie. This gives me no pleasure. You fight no nie. But my shield is the strongest in all the Sinai. No to jest... Nie mam na to wpływu, po prostu muszę spaść i koniec, nie? I oczywiście tą samą drogą tam wejść. Kurde, jakby było mi mało, nie? Oczywiście od samego początku muszę zaczynać. Ekstra. No ej, nie ma takiej zabawy. Shit. Poczekam, aż mi się pasek odnowi, wiecie, bo... No to mi się odnowi, ekstra. Dobra, da mi się zabić. No to nie ma sensu. Przynajmniej wiemy teraz jakiś schemat walki, co nie znaczy, że nam się uda teraz. A nie mogę czekać w wodzie, bo on dopiero zaczyna strzelać, jak ja z tej wody wyjdę. To znaczy... You will be the ultimate martyr. You fight well, hidden one, but my shield is the strongest in all the Sinai. No czemu nie zaatakowałeś? Ja pierniczę. Shit. Zaraz mnie wyrzuci. Mówiłam, musi być i koniec. It's over, Bayek. I have the high ground. Defeat me, hidden one. This gives me no pleasure. Kurde, on jest szybszy. Let's end this once and for all. Ja, ty skurczy wypadł. Burn, Bayek. Let your accusations turn to ashes. You cannot harm me now. Czekam na pasek, czekam na pasek. Cały czas czekam na pasek. You have become a torch for the cause. Pasek, pasek, pasek. Jak to sobie teraz ten... Dobra, trzeba pojedynczymi tymi lekkimi ruchami. Shit. Burn, Bayek! Let your accusations turn to ashes. I have you at my mercy!
Ty świntuku. Poczekamy teraz tutaj. Co? Świntuchu. Your blows will glance off this shield. Czekaj, jeden raz się dobrze trafimy. No właśnie. Nic nie mówi, wszystko jest w porządku. There is freedom, and there is the life of innocence. Both must be balanced on this scale. It is now my heart that will lie upon the scale of Anubis. Your heart beat too strongly in favor of its cause. The innocent must always be protected. My ardor shone like sun in my eyes. Blinding me. Przepraszam. You have done right by me. I accept his death. No to jest chyba pierwsza osoba, która się zgodziła ze swoją śmiercią i sam przyjął pióro, nie? From this day, no hidden one will raise a sword against an innocent. So it shall be written. May you find peace in the Duat. And may the hidden ones last until the end of time. The greatest of leaders, Gamilat, is now dead. And his story lives on in the warriors of the Sinai. He could kill a million tyrants with one breath. A divine arrow. The great Gamilat is no longer. Should we kill their dreams? Let them have their heroes. For now, the hidden ones are forgotten. This is to our favor. Gamilat's death serves a higher cause. No more senseless martyrs. Have we done good? Our tenets need to be passed on to those who have taken our oath, so they have a true creed to study. The Hidden Ones will pass on to Petra, and towards Judea, and forever. The creed must live beyond anyone. No one shall be bigger than the greater group.
When I return to Rome, I will not speak of heroes. I will speak of discipline and perseverance. Amunet is a mentor to this brotherhood. Our will never rests. And our blades shall never tire. Done good. Moi drodzy, to by było na tyle z pierwszego dodatku do Assassin's Creed Origins, czyli Ukryci. No i zostały nam poboczne. Odblokowano osiągnięcie w imię. O proszę, jeszcze jakiś łuk. Era. Zaraz sobie sprawdzimy, co to. No, poboczne pewnie sobie kiedyś tam zrobimy. Natomiast teraz bym wam chciała podziękować i słyszymy się za pół godziny. I o ile wytrwacie. Coś nam jeszcze tu zostało do zrobienia. Ach, i tutaj skończyliśmy. Okej. Okay. Zabawnie się to przesuwa. Tak. Ktoś tu pstryknął focie. Ha, jak skakał do tego. Zobaczmy jeszcze sobie ten łuk. To jest ten z tego zbója, którego ubiliśmy. A teraz dostaliśmy... O jest. Ra. Poziom 45. Szybki strzał. Bla, bla, bla. Legenda głosi, że niegdyś sam Ra używał tego łuku, który łączy wielką siłę rażenia z szybkością godną samego Boga. Mnożnik kombinacji płonący również. 793 obrażenia na sekundę. Okej, okay, rozumiem. Dobra, wszystkie płoną. W ten deseń to wygląda. Nie, niczego nie zwiększyłam. Jest 5,5, tak jak było. Freezing too much! To jest dobra. Ja go przerwę, uruchomię go jeszcze raz i prawdopodobnie będzie wszystko dobrze, a to jest przez to, że rzucałam go na actiona na pasek. On tego nie lubi, po prostu zławi się i to pewnie jest przez to. Także, no nie wiem, wrócę z czymś albo z Lotą, albo z Huntem. Co my mamy jeszcze? Jeszcze mamy do ogrania. Chciałabym przetestować, nauczyć się na padzie też. Tej gierki w zimę. Oczywiście znów zapomniałam nazwy. No dobra, no to co? Słyszymy się za pół godziny ewentualnie. Powinno być ok. No tak, możesz pomachać. Dawaj. Tak. Boli jeszcze? Nie. No to dobrze. Pa!